Jakim byłoby nasze miasto miejscem odpoczynku, rozrywki czy pracy bez środków przekazywanych przez Unię Europejską? Większość społeczeństwa nie zadaje sobie trudu, aby dowiedzieć się, kto finansuje dany obiekt. Miejmy nadzieję, że ten projekt to zmieni. W tym okresie zrealizowano 4 bardzo duże projekty transportowe. Największy z nich to budowa wiaduktu, trwa jeszcze, budowa wiaduktu na ulicach Struga, Reymonta w Opolu. Ta inwestycja warta jest ponad 62 miliony złotych, z czego niemal 30 milionów to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Kolejna bardzo duża inwestycja to budowa obwodnicy północnej. Ta inwestycja została zakończona na początku 2007 roku. Całkowita wartość projektu przekroczyła 57 milionów złotych, a dofinansowanie unijne wyniosło prawie 42 miliony. I wreszcie projekt nietypowy, bo zawierający sobie również elementy transportu, aczkolwiek nie jest to projekt stricte związany z układem komunikacyjnym miasta. Projekt zwiększenia atrakcyjności Opola, zwany potocznie Odra u Rzeka. W ramach tego projektu powstają ścieżki rowerowe na nabrzeżach Odry. Spójrzmy, jak nowe ścieżki nad Odrą powstały ze środków Unii Europejskiej, zachęcają i umożliwiają mieszkańców Opola do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Czy wiedziała Pani, że ścieżki rowerowe nad Odrą są współfinansowane przez środki z Unii Europejskiej? Nie. Nie miałem nawet o tym pojęcia. Czy często Pani korzysta ze ścieżek rowerowych i jak to wyglądało parę lat temu? Prawdę mówiąc, nie wiem, gdyż jestem dopiero na pierwszym roku studiów, więc spaceruję sobie tutaj i poznaję Opole. Ale ładnie jest tutaj. Wszystko widzę odnowione po tej powodzi. Teraz tutaj też jest jeszcze widać parę skutków ubocznych, ale mam nadzieję, że to wszystko się polepszy i będzie lepiej tylko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Parę lat temu prawie w ogóle nie jeździłem na rowerze, bo nie było się gdzie na nich poruszać. A teraz dzięki tym ścieżkom mogę jeździć, gdzie mi się podoba tak naprawdę.